Powiem wam, że Jan Krzysztof Duda ostatnio notuje raczej słabe występy w swoich turniejach, co przed turniejem kandydatów może wywoływać pewien strach u kibiców. Natomiast ja przekornie powiem, że może wcale nie jest to taki zły sygnał, a dlaczego to wyjaśnię po tej partii. To jest partia z Erfings Masters, turniej internetowy, szachy szybkie, białymi Magnus, czarnymi Jan Krzysztof Duda i zobaczmy, co się wydarzyło. W partii poszło E4, C5, skoczek C3, G6, czyli Duda tutaj podszedł do tematu w smoczym stylu. Ja osobiście też grywałem w ten sposób, natomiast w pewnym momencie odpodobały mi się te pozycje powstające po D4. Jeżeli chodzi o warianty, gdzie biały gra w drugim ruchu skoczek F3 i później D4, to jest według mnie ok, przyspieszony smokulec super, natomiast przeciwko skoczkowi C3 tak nie jestem do końca przekonany i bardzo dobrze problemy pokazuje ta partia. Choć obiektywnie można w ten sposób grać. Natomiast ja ostatnio się przerzuciłem na nagranie skoczek C6 przeciwko posunięciu skoczek C3. Natomiast G6 ok, choć warianty pogrzane. Biały zagrał D4, czyli Carlsen typowo dla siebie gra złośliwie, problematycznie dla przeciwnika od samego początku partii. Nastąpiło CD, hetman bije D4, o co chodzi wiadomo, wisi wieża, więc nastąpiło skoczek F6, na co Carlsen odpowiedział takim bardzo, bardzo rzadko spotykanym goniec E3, i też zarazem bardzo złośliwym goniec E3. Natomiast bardzo dobrze pokazuje, jak porypane są te warianty posunięcie E5, które jest takim najbardziej złośliwym zagraniem w tej pozycji. Mianowicie, jeżeli tutaj czarny zrobi jakąś cofkę skoczkiem, no to jest po prostu paskudna pozycja, tak? Biały gra goniec F4, robi długą roszadę, no a czarny wszystkie figury na wyjściowych pozycjach, także beznadzieja. Więc czarny musi kontrować, hetman ucieka, no i znowu, cofać się na G8 nie bardzo, więc skoczek H5, hetman E3, no i teraz fajnie jest kontynuować rozwój, tak? Posunięcie goniec G7, chcemy zrobić roszadę, zagrać D6, podważyć tego pionka E5 i w ten sposób pozycja czarnego jest spoko. Ale jest tutaj pewien problem. No bo przecież G4 i teraz zauważcie, że ten skoczek po prostu kompletnie nie ma gdzie odchodzić. Co ciekawe, pozycja czarnego nie jest przegrana, ale ratuje tutaj jedno, jedyne, turboprecyzyjne zagranie. Jest to posunięcie D5. Ponieważ teraz wisi pionek na G4, a jeżeli biały zdecyduje się zbić, to wchodzą widły i w ten sposób czarny odzyskuje figurę, no i nie ma przegranej pozycji, więc to jest sukces, a nawet ma przewagę. Natomiast jeżeli przeciwnik odejdzie na E2 hetmanem, czyli teraz już wideł nie ma, a jednocześnie obronił pionka G4, no to teraz czarny leci dalej. D4 bardzo agresywnie leci dalej, D3 i teraz, jeżeli hetman odchodzi, żeby cały czas pilnować pionka, to mamy szacha i bicie na E5. I w ten sposób skoczek ma gdzie uciekać, a też jest związanie. Więc rzutem na taśmę, ale czarny tutaj wygrywa. Natomiast jeżeli CD, no to teraz za to jest posunięcie skoczek D4, bicie i widły. I nie ma jak tego skoczka złapać, skoczek przez C2 sobie ucieka i ponownie czarny wychodzi z wygraną pozycją. Więc tak jak widzicie, to E5 wygląda potężnie i czarny musi naprawdę turbo precyzyjnie tutaj grać, żeby tego nie przegrać. I właśnie z tego też powodu te pozycje są bardzo, bardzo trudne. Przeciwnie jest po skoczek F3. Tutaj takich problemów nie ma, bo jak hetman będzie odchodził, to czarny sobie wchodzi po prostu skoczkiem na D5 i ma ok. A jeżeli hetman będzie się chciał jakoś tutaj sprytniej wycofać, żeby pole D5 mieć zabezpieczone, no to teraz jest taka sztuczka. I tutaj wchodzi szach,
I w ten sposób czarny wychodzi z pionkiem więcej. Więc przeciwko skoczkowi C3 ja nie jestem fanem zagrania G6, choć jest to jak najbardziej możliwe, no pod warunkiem, że się te wszystkie warianty zna, bądź jest się turbokoksem i się szachista potrafi tak doliczyć podczas partii. Natomiast w partii tej poszło goniec E3 i tutaj Carlsen ustawił się naprawdę piekielnie sprytnie, mianowicie ustawił się tak jak przeciwko zwykłemu smokowi i zobaczcie, że biały jest już gotowy do robienia długiej roszady, no i później goniec H6, H4, H5 i atak na czarnego króla, który to chce tutaj zrobić krótką roszadę, więc taki jest tutaj plan białego. Bardzo podobne pozycje wychodzą w zwykłym smoku, z tym, że tutaj jest pewna różnica, ponieważ stoi skoczek na D4, co jest oczywiście plusem dla białego, bo ten skoczek jest znacznie aktywniejszy niż na G1, ale nawet w takiej konfiguracji ten potencjalny atak białego wygląda naprawdę groźnie, więc jak to w smoczych strukturach, czarny musi grać precyzyjnie, musi grać agresywnie, żeby wytworzyć jakąś kontrę, no żeby po prostu biały nas nie ubił na skrzydle królewskim. I w partii Carlsen kontynuuje rozwój. I Duda zagrał tutaj goniec E6. Goniec E6 niestety mi się tutaj całkowicie nie podoba i komputerowi też się nie podoba, ponieważ goniec na polu E6 nie ma stabilnej pozycji. Zauważcie, że zaraz wchodzi jakiś skoczek F4 i ten goniec tak sobie tutaj stoi, co nie? Biały wybije na E6, pionek będzie musiał odbijać, więc struktura na królu już popsuta. No, ten goniec tak raczej zbyt optymistycznie ustawiony. Trzeba było zrobić tutaj, tak powiedzmy, standardowo roszadę, hetman A5, no i później przez B5 tutaj atak B5, B4, może później goniec E6, jak już będzie konkretny atak na A2, wieża C8 i atak na króla przeciwnika, czyli typowe turbo ostre granie w wariancie smoczym. Biały atakuje jak najszybciej na skrzydle królewskim, czarny jak najszybciej chce kontrować na skrzydle hetmańskim. No i pozycje są niesamowicie skomplikowane, ale czarny nie stoi jakoś gorzej. Natomiast po goniec E6 zrobiło się tutaj naprawdę słabo. Skoczek F4, poszła roszada i teraz H4. Prawdę mówiąc, można było od razu zbić na E6 i taka pozycja no też nie wygląda za ciekawie, bo zobaczcie, już goniec C4 wisi w powietrzu, no i tego pionka E6 no, trzeba będzie w ogóle jakoś hetmanem bronić. Także nie wygląda to najlepiej. Natomiast w partii nastąpiło H4, to też trzeba brać poprawkę, że to są szachy szybkie, więc też fakt, że grają zawodowcy oczywiście, no ale nie mają oni tak dużo czasu, żeby tutaj rozmyślać, doliczać te wszystkie warianty perfekcyjnie, no więc ta gra też za tym idzie perfekcyjna nie jest. I w partii Duda oczywiście leci agresywnie, więc to dobrze. Skoczek E5 z planem zajęcia pola C4. Czyli czarny chce zagrać goniec C4, zbić na F1, a później zagrać skoczek C4 z widłami i pozbyć się tego gońca. Goniec E3 jest białemu praktycznie niezbędny do atakowania, po to, żeby się pozbyć kluczowego obrońcy czarnego króla, czyli gońca z G7. Więc jeżeli uda się dokonać takiej wymiany skoczka za gońca, to wtedy król czarnego jest znacznie, znacznie bezpieczniejszy. Niestety jest tutaj pewien problem. To się po prostu nie zgadza w tempach. No, atak białego jest za szybki. W partii już H5, goniec C4. I Carlsen po prostu zbił. I tutaj jeszcze Duda popełnił taki kluczowy błąd, odbijając pionkiem H. To jest takie dosyć nienaturalne, natomiast w większości przypadków w tych smoczych ustawieniach należy wybijać pionkiem F. Zazwyczaj wybijamy pionkami do centrum, a nie od centrum, ale w tym przypadku blokowanie tej linii H jest absolutną podstawą.
Bez tego ani rusz. Bo jak ten hetman tylko tutaj wjedzie na linię H, to już z czarnego nie ma co zbierać, a w ten sposób zawsze można tego pionka bronić, czy to skoczkiem, czy to wieżą, a nawet można króla ewakuować. Więc są dodatkowe opcje obronne. Podejrzewam, że Duda obawiał się jakichś wjazdów na E6, czyli przykładowo goniec bije C4, skoczek bije C4, no i wisi skoczek, a też w kolejnym ruchu wchodzi skoczek E6 i rzeczywiście wygląda to paskudnie, ale można po pierwsze zagrać wieża C8, a po drugie już tak od biedy można zagrać hetman C8, żeby bronić i na E6 i na C4. I najpewniej jak Duda widział tę pozycję parę ruchów wcześniej, to stwierdził, że nie, no to jest po prostu wałek i już lepiej pójść na tę pozycję po HG. Natomiast ma to rację bytu. O co chodzi? Po wieża C8 i widły jest posunięcie hetman A5. I teraz po biciu na F8 jest bardzo fajne wtrącenie na B2 z atakiem na hetmana, ale też z atakiem na skoczka C3. I tutaj są problemy po stronie białego, a ten skoczek też w tarapatach oczywiście. Albo też Duda mógł się obawiać posunięcia B3, no ale teraz, no biednie to biednie, ale goniec może się cofnąć na F7. I w sumie pi razy drzwi, wszystko jest tutaj bronione. Natomiast po HG, no cóż, Carlsen jest to zawodnik, który jak już złapie, to nie puści. No z nim nie ma litości. Więc w partii poszło skoczek D3. No on chce zabrać tego skoczka, zagrać goniec H6, pozbyć się gońca z G7 i zamatować hetmanem. I to rzeczywiście się tutaj stało. W partii ewakuacja gońca, no to Carlsen wjechał na H6, skoczek H5, Duda stara się blokować tę linię H, no ale teraz klasyka. Bicie na G7, odbicie i ofiara na H5. No i tutaj król czarnego jest zdany na łaskę białych figur. Poszło bicie, szach, szach i goniec D3. Brutalne, ale skuteczne. I w tym momencie Duda się poddał. Dlaczego Duda się poddał? Bo nie ma obrony przed długa roszada i wieża H1 z matem. Po prostu król czarnego nie ma gdzie tutaj uciekać, a też nie ma opcji, żeby tutaj w jakiś sposób się zasłonić. Pozycja jest przegrana. Także ewidentnie Carlsenowi udało się tutaj zaskoczyć Dudę. Goniec E3, bardzo rzadko spotykany wariant na pograniczu nowinki. Natomiast powiedziałem na początku taką kontrowersyjną tezę, że może to wcale nie jest tak źle, że Dudzie kiepsko ostatnio turnieje idą. No i teraz uzasadnię. Ponieważ na tym najwyższym poziomie ekstremalnie ważne jest przygotowanie debiutowe. Ci zawodnicy końcówki znają perfekto, plany gry zawsze wymyślają niemalże najlepsze, liczą warianty prawie że jak maszynka, to tak w cudzysłowie, ale naprawdę obliczenia mają niesamowite, motywy kombinacyjne dostrzegają, ale ten debiut to jest moment, kiedy oponenta gdzieś tam można zaskoczyć, sprowadzić na jakieś tory, które ja znam, on nie zna. Więc tutaj na tym najwyższym poziomie rozstrzyga się najwięcej partii, czy największa walka, można powiedzieć, jest największe różnice. O, na tym etapie gry są największe różnice. Wydaje mi się, że debiuty to jest właśnie to, co różni zawodnika 2700 od zawodnika 2800. No przecież zawodnik 2700 no jest turbokoksem, nie? Umie liczyć, zna końcówki i tak dalej, ale te debiuty, ta znajomość teorii wydaje mi się, że robi największą różnicę na tym poziomie. I wydaje mi się, że Duda powiedzmy tak trochę na odwal gra te turnieje pod względem debiutowym, czyli krótko mówiąc, nie pokazuje tego, co przygotowuje na turniej kandydatów. Czyli ustawia takie debiuty, które tam nieźle kojarzy, jakaś pozycja do gry, no i walczymy. A na turniej kandydatów ma tam przygotowane jakieś coś specjalnego. I po prostu teraz tego czegoś specjalnego nie chce pokazać. No i dzięki temu będzie w stanie zaskakiwać swoich oponentów na turnieju kandydatów.
Bo przykładowo w całkowicie innej pozycji jest na przykład Giri, czy tam Nakamura, czy Aronian. Oni jeszcze nie mają awansu do turnieju kandydatów, więc grając w FIDE Grand Prix i walcząc o ten awans, no muszą pokazać wszystko, co mają najlepsze. No bo dla nich nie ma sensu chować debiuty na turniej kandydatów, no bo jeżeli będą chowali, nie będą grali swoich najlepszych wariantów, no to mogą do tego turnieju kandydatów się nie dostać. Więc może właściwie jest to dobre dla Dudy, no że poniekąd odpuszcza te turnieje. Taką przynajmniej mam nadzieję, bo jeżeli wyjaśnienie jest takie, że Duda po prostu gra słabo, bo gra słabo, no to wtedy słabo. Ale ja wierzę, że tutaj chodzi właśnie o to, żeby tych debiutów najlepszych nie zaprezentować i pozaskakiwać oponentów na kandydatach. Którzy już w czerwcu, także, proszę Państwa, 3 miesiące zostały, ale będzie oglądane. Ale dla kronikarskiej dokładności trzeba jeszcze zaprezentować kontrprzykład, żebyście widzowie nie mieli wrażenia, że Duda to po prostu zaczął grać jak jakiś leszcz na poziomie 2650, a nie Koks na poziomie 2750. Więc ten przykład z Carsenem to oczywiście taki bardzo skrajny przykład. No zresztą z Carsenem, nawet jak się tryharduje na 150%, to łatwo jest przegrać. Więc tutaj mamy partię Duda kontra Pragnananta, czyli młody zdolniaka z Indii, gwiazda. Jedna z wielu gwiazd z tamtego rejonu. W tej pozycji to oczywiście struktura po E4, E5. No i tutaj Pragnananda chyba zapomniał, z kim ma do czynienia. Poleciał sobie G5, licząc na to, że tutaj Duda odejdzie i w ten sposób nie ma już związania, a wręcz czarny za chwilę będzie się chciał tym gońcem zainteresować. No ale co zrobił Duda? Myślę, że wszyscy wiemy. Skoczek bije G5. Ofiara lekkiej figury za dwa pionki. I tutaj król czarnego zdecydowanie w tarapatach. Bardzo, bardzo jest osłabiony. Chociaż też trzeba powiedzieć, że nie ma tutaj forsownego sposobu, żeby tego czarnego króla zamatować. Więc to jest taka długoterminowa ofiara. W partii król G7, no to Duda dalej pełna agresja, leci F4. Idea tutaj jest taka, że jeżeli nastąpi wybicie, no to wtedy jeszcze linia F jest bardzo fajna do atakowania. No i to oczywiście sprawia, że problemy czarnego są jeszcze większe. I to taka ofiara w stylu Tala, to znaczy Stockfish nie do końca będzie fanem tego zagrania, no ale Duda nie gra ze Stockfishem, tylko gra z Pragnanandą, który błędy zdecydowanie popełnia, szczególnie jeżeli jest pod presją. No i w partii Hetman E8, czyli tutaj zawodnik z Indii sobie stwierdził, że pozbędę się związania, no to już będzie luzik arbuzik. Nic bardziej mylnego. F5. Duda po prostu wbija się tym klinem na połowę przeciwnika, no i pionek na F5 utrudnia manewrowanie czarnym figurom. Przykładowo skoczek tutaj nie ma jak przechodzić, żeby czarnego króla bronić. W partii wieża H8, no to hetman F3, skoczek B8, no i Duda leci dalej. Jeden pionek, drugi pionek, zobaczy, Pragnananda tu robi co może. Zabezpiecza sobie ten punkt F6. No i B5. To jest dobre podejście ze strony Pragnanandy, ponieważ jego pozycja już w tym momencie jest kiepska, więc stara się znaleźć chociaż jakąś kontrę, żeby jakkolwiek utrudnić Dudzie życie. No a Duda wywalone. Kolejne figury przechodzą do ataku. A4, goniec C2. No trzeba było gońcem uciec i skoczek G3. Skoczek oczywiście bliżej króla przyda się do ataku. Hetman G8, goniec D2. Pionki idą dalej. No i tutaj te figury czarnego się po prostu nie mieszczą. W partii nastąpiła taka akcja desperacja, skoczek G4, próba zwrócenia materiału, żeby zyskać trochę powietrza, żeby móc się tutaj bronić. Jeżeli Pragnananda broniłby się tak grzecznie przez król F8, piony lecą dalej. Piony lecą jeszcze dalej. Roszadka, skoczek się aktywizuje. I biały prędzej czy później pójdzie tymi pionami jeszcze dalej. No, za cenę jednego punktu materialnego rekompensata Dudy jest przepotężna, bo tu są dwa pionki za lekką figurę, więc zaledwie jeden punkcik różnicy.
A na aktywności, no to różnica jest kolosalna na korzyść białego. Stąd w partii Pragnananda stwierdził, że już lepiej grać bez pionka, ale przynajmniej, żeby te piony białego tak nie leciały do przodu. To Duda nie wymienia tutaj hetmanów, żeby w razie co dalej móc króla atakować. No i teraz cóż, jest pionek więcej, to trzeba się nim zbliżyć do pola przemiany. Król E7, wieża H4, wieża się tu zaktywizowała, wieża G6, piękna placówka, wieża nie do ruszenia. Czarny szuka dalej kontry w centrum, ale Duda się totalnie tym nie przejmuje. Jeżeli pozycja się otworzy, to z królem czarny będzie miał jeszcze większe problemy. No i teraz hetman G4, kolejna poprawka, król E2, król całkowicie bezpieczny, trzeba tę wieżę włączyć do akcji. No i tutaj sporo się powymieniało. No i Duda wieża H1. Ostatnia figura wkroczyła do akcji, jest super. I w partii się tutaj wymieniło. Wymieniło. I pionek idzie dalej. Goniec C5, goniec E3. Wieża A1. Jeżeli figury czarnego przeszły na królewskie do defensywy, to fajnie rozpocząć akcję na drugim skrzydle. Cyk, hetman H3. Nastąpiła kolejna wymiana. Pionek idzie dalej. Przeciwnik musi blokować. I goniec H6. Tutaj zbić oczywiście pionka nie można, bo wtedy goniec F8 szach i czarny traci hetmana, a grozi goniec G7 z odciągnięciem hetmana, no i później H8 hetman. Nie, więc czarny goniec C5 i prawdę powiedziawszy można tutaj było już zagrać goniec G7, natomiast nie trzeba wcale się z tym śpieszyć. W partii B4 i król przeszedł na bezpieczne pole. Tak szczerze mówiąc nie wiem dlaczego Duda nie chciał tego zagrać. Podejrzewam, że tutaj były problemy z czasem i Duda nie chciał dawać jakichś praktycznych szans przeciwnikowi, że tu może jakiś wieczniaczek wejdzie. No ale nie wejdzie. Król w razie potrzeby. Oj, w razie potrzeby po szachach się schowa na B2. No a jednak hetman przewagi. No ale dobra, jak nie ma czasu, to po co ryzykować? Więc Duda po prostu pozbył się tutaj gońców oponenta, czyli cyk, kolejnego gońca wymienił i teraz plan na realizację przewagi jest naprawdę kozacki. Mianowicie zobaczcie, że przeciwnik no nie ma jak się ruszać, więc biały przestawia króla na H6 i pozamiatane. No i właśnie jak chciał, tak zrobił. Cyk, no bo czarny nie może zbić, bo wtedy kolejny wolny pionek. Więc czarny chodzi w kółko. I teraz nie ma się gdzie ruszać. I Pragnananda się poddał. Bo jeżeli król odejdzie, no to wchodzi hetman G8. Także bardzo fajne zwycięstwo ze strony Dudy. A Pragnananda nie jest jakiś leszczyk. Zresztą w tym samym turnieju pokonał Carlsena. Także jest to młody, zdolny zawodnik. Więc też całkiem fajne zwycięstwo ze strony Dudy. Więc ogólnie występ raczej poniżej oczekiwań, ale nie tak, że każda partia była totalnie beznadziejna. Także nie wiem jak wy, ale ja czekam na turniej kandydatów, który już w czerwcu wystartuje. Też kurde, szczerze mówiąc, to teraz no jest taka sytuacja, że nie wiadomo, czy w czerwcu wystartuje, no bo na ten moment do turnieju kandydatów zakwalifikowało się dwóch Rosjan. Więc na przykład Olimpiadę czy drużynowe Mistrzostwa Świata już w IDE przekłada terminowo, bądź jeżeli chodzi o miejsce, więc jeszcze nie wiadomo jak to będzie z tym turniejem kandydatów, no ale zobaczymy. Dobra, także cóż, dzięki drodzy widzowie za uwagę, widzimy się w kolejnym nagraniu, także pa pa!